Siemaneczko, z tej strony Wazji, a wraz z Frostim będziemy wykonywać zadania tygodnia czwartego, zadania próby tygodniowe. Tydzień czwarty, lądujemy na bezwannym brzegu i przeszukujemy różne rodzaje pojemników 0x4, czyli co, pojemnik z amunicją, pojemnik z mrożonkami. Dzięka. Dobra. Widzę tutaj skrzyneczkę, mam już. Dobra. Z amunicją, pierwszy pojemnik 1x4. Lecę na piętro. Będzie zwykła skrzynka. Jest zwykła skrzynka. 2. Ideolo, sztosik. I teraz pojemnik z jedzeniem. Pojemnik z jedzeniem na przykład. Albo pojemnik, o proszę, z mrożonkami. Tutaj macie na plaży. 3-4 zalicza. O, jaki tutaj panie. Wypas. Żeby mi pojemnik zaliczył. I pojemnik jeszcze z jedzeniem, albo pojemnik z pizzą. Do Frosty wymyślił pojemnik z pizzą. Nie działa niestety. Nie działa? O, no, zostaw mi jeden pojemnik z jedzeniem. Będzie na stacji benzynowej. No powiem ci, że ani jednego nie spotkałem. Nie będę kłamał. To jest zwykła skrzynka, to ja tego nie chcę. Dobra, mam pojemnik z jedzeniem. Jest 4x4. Co da... Mam drugi dla ciebie, Frosty. Dawaj do mnie, zaznaczyłem ci pojemnik z żarciem. Jest tutaj w kuchni 4 pojemniki, 4x4. I przechodzimy do następnego zadania. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WazyGaming na naszym Discordzie Wazylandia. Następnym zadaniem jest odzyskanie zdrowia lub osłony spożywając jedzenie. Zakładam, że te kapusty i te inne pierdoły są jedzeniem. To muszę sobie zbić życie. Jedzenie, jedzenie. Ryby też są jedzeniem, no powinny być. Oh my god, tutaj nie ma wyjścia. No, jaki ty miałeś czwarty pojemnik? Mrożonkę miałem. Dobra. I tak są wędki. Zbuduję sobie taką rampę. Pyk, skaczę na główkę. Teraz zjem te kapusty. Tak jest. Idealnie. Bardziej się wybije, pyk. Co, straciłem jeszcze mniej życia. Ale pamiętajcie, że macie tutaj na bezwannym brzegu wędki. Możecie sobie połowić rybki. Muszę jeszcze wyższą rampę zrobić. Mam nadzieję, że teraz się nie zabiję. Dobra, nie zabiłem się. Co, ryba mi zwraca? Zwraca ryba jak najbardziej. Łowisk nie ma. Tutaj taka bieda jest. O, tu są łowiska, patrzcie na to. Kolega do mnie strzela, chce mi pomóc w zadaniu. Tak, strzelaj do mnie. Oczywiście fioletowe bronie. Znowu jakiś cheater strzela przez... Skąd on strzela? No nie wiesz. Wow! Ale mi wysadził. Dobra, możecie też mówić jakieś na rybki tym podobne. A zaliczyć na tych rybach? Tak, zalicza ryby, zalicza. Tylko czekaj, czy osłoną ryby zalicza? Tak, zalicza jak najbardziej osłoną ryby. Możesz wszystko łowić. Coś tam to łowisko nie chce współpracować ze mną.
O, na rybek zleciał. Zostało 21. Idealnie. Gdzie ta ryba? Tutaj. Mam dla ciebie dwie ryby, zapraszam. Trafiam tutaj. No i to by było tyle z zadania drugiego. Pora na zadanie numer 3. Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały wasze 3 ostatnie komentarze wybrane przeze mnie albo po prostu przez was, te, które będą miały największą ilość łapek pod nimi. A zadanie numer 3 polega na odwiedzeniu bezwładnego brzegu Megacity i ruin Rumoru. Tego już wiecie, czemu wylądowaliśmy na bezwładnym brzegu, ponieważ jest to pierwsza miejscówka z lokalizacją. W ogóle jeszcze dostałem perka wydajne łowienie. A, to parciasz. Idealnie. Dobra, ta, idealnie. Dobra, jakieś Megacity. Fury trzeba szukać. Tam się spotkamy. Tu już jesteś Megacity? Nie, ale poszedłem łowić. Oznaczyłem ci miejsca. Tutaj powinna być auta. Albo tutaj masz motor w tym miejscu. Czekaj, nie wiem, czy ja nie mam tutaj. Mam tu niby tą ciężarówkę. O, czy ja chcę ciężarówkę? Tutaj były jakieś suwy. Były. No właśnie, były. Ale już ich nie ma. Wow, jest jeszcze pojemnik w ogóle. Ta torba wspaniała. Ciekawe, czy on się też zalicza. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy ten pojemnik się zalicza. Torba. Łowcy? Czy jak to się nazywało? No, miesza z tym. Ale zasuwam tym trakiem. 50 na godzinę. Gdzie te wszystkie pick-upy, które były na poboczach? Pick-upy nam się przyda. Zahaczymy jeszcze tor wyścigowy. Tutaj na bank będą jakieś fajne fury. Więc widzowie, polecam, polecam. Tutaj powinien być krosik. I jest coś. Czy to jest to? To jest... Nie, nie to. Ale jest pick-up z oponkami. O, idealnie. O, prezent. Rakietnica. O, biorę pika. O, krosik jest jednak. No, to jak jest krosik, to... Nie będę wybrzydzać. Czas na grę. Otrzymujesz pizzę oraz fontannę obfitości. Czy wróciła fontanna obfitości? Nie wierzę. Nie, to są te posty do rzucania. To lipa. Ciało obfitości. Dobra, 2 na 3. Czekaj na mnie, zgarniesz mnie. No jest, mam te ryby dla ciebie. Taki... A ten jeszcze tam jakiś safe. Rozpraja. Dobra, jestem. Zobaczymy. Oj, czekaj, czekaj, czekaj. Chcesz te ryby? A może rzucić, no. Pyk. Pyk. Ej, to oddawaj. Tak, stary. Dawaj, dawaj, jedziemy. Polowałem na to. Rumoru. I to też się przyda do misji następnej. Taran czy rakietnica? Wow, 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 rakietnica. Panem. Ale chyba taran też zalicza. Nie dadzą żyć. O, co się tu dzieje? Dobra, wiesz, ja chyba będę budował po prostu, jak będę nas strzelać. Brzmi jak plan. ...300 metrów i pyk z telemarkiem.
Czyli w sumie wszystkie zadania i zrobić w jednym meczu. Byłoby cudownie. No jest, odwiedziliśmy ruiny Rumoru, zadanie wykonane. Zobaczmy, co trzeba zrobić następnie. No. Kolejne zadanie z rewelacji polega na prowadzeniu pojazdu w różnych meczach. Ja nawet nie prowadzę, ja tylko jestem tutaj jako pasażer. Zaliczę. To jednak to są to, nie da się robić tego w jednym meczu. No, niestety, 1-2. Tak jest, to jest kolejne z zadań, które polega na wydłużaniu rozgrywki zadań tygodniowych, czyli... O, o, pick-upa mam, może spróbuję. Muszę być... Co jest? Dalej mam emotkę, zsiadaję z tego, nie, nie zalicza, niestety. Musimy wylądować w następnym meczu, aby to zadanie nam zaliczyło. Tak więc przechodzimy do kolejnego. To zadanie jest rewelacyjne. Polega na zadaniu przeciwko obrażeń celując lunetą. Lecimy do Mega City i jak widzicie, ja mam karabin szturmowy z podwójnym magazynkiem i to ma lunetę. O. Chyba już się... O, jest jeszcze jeden. Co? Tylko nie wiem, czy to tak mi do końca zalicza. Zalicza. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. Jakiś astronauta. I... nie. 150. Tu masz jednego i na mnie masz. Okay. Masz dwóch do dobicia tutaj. Pan Doom. I tu jeszcze. O, jeszcze jeden podjeżdża. Wow. I tu leży. Ale zarwał. Let's go, Mega City. Brakuje jeszcze. Nie, na lewo jest on. Niestety. Tu gdzieś jest? Na dole? Słyszałem strzał, tak jest. Na tu silnik naboi. W ogóle tu na bossa się zalicza. No, na Mega City już bossa nie ma. A to się liczy jako przeciwnik? Raptorek? Zajrzeć. Chyba nie. O, masz. I zadanie zaliczone. No to co, pora na przedostatnie Mega City, lecimy. No to w sumie takie przedostatnie zadanie polega na zniszczeniu budowli bronią wybuchową. No myślę, że tutaj taran się zalicza jak najbardziej jako broń wybuchowa, no ale sprawdźmy to. I tak, zalicza się taran jak najbardziej. Frosty ma tam jeszcze rakietnicę, ja tutaj mam C4. O. Masz, pokażesz. C4 również zalicza. Nie wiem, czy to nie będzie najwolniej niszczyło. Znaczy to musiałbyś rzucać tutaj do budynku. Rzucaj do budynku. Nie na ścianę, tylko to. No widzę, tak. To wiem. Dobra. Działa. A rakietnica i C4 znacznie lepiej się sprawują. O, mi zrobiło. 4. Pamiętajcie, że możecie również nurkować z tą rakietnicą w dół. Czyli robicie tak. A, jeszcze 9 sekund. O nie. Sobie może tutaj po prostu przez restaurację przelecę całą. I. No i zadanie. Co? Jeszcze 3 budowle mi brakują. No tutaj do demolki się chyba nie nadaje. Słabiutko idzie. Tą pizzę zniszczy... Nie, pizza spadła. Zjedz kawałek pizzy. No i to będzie ostatnie użycie. Trafanie. Zostało nam dokładnie tak. I zadanie wykonane. Pozostała nam ostatnia misja, która polega na użyciu granatu IEM do niszczenia osłon, by tymczasowo wyłączyć pojazd z ruchu. Dobra, mam tutaj te 3 granaty, tak one się prezentują.
Moja taktyka jest taka, Frosty na mnie jedzie, wysiada z auta, ja rzucam granatem w pojazd. Nie, musisz rzucić jak prowadzę, bo inaczej silnik gaśnie. Tak. Rzuć. Jest! Zaliczyło! Pojazd zniszczony! Oh yeah! I ten auto nie da się już prowadzić. Co? A co tymi granatami? No. Ty, te granaty wleciały gdzieś pod auto. Czyli jakiś. O. Chyba mamy problem. Aha. Granaty są pod autem. Trzeba je zniszczyć. Podnoś granaty! Podnoś granaty! No nie, no co to auto jest? Jakiś nie do. No tutaj mi się zablokowało na barierce. O dobra, mamy auto. Masz? Znaczy mam granaty. Jest, gratulacje. O nie, mój silnik. No i jak widzicie, zadanie wykonane. To było wszystko z zadań tygodnia czwartego. Mam nadzieję, że zadania wam się podobały. Były mega, ale to mega szybkie. No i całkiem przyjemne do wykonania. Jeśli filmik wam się podobał, jeśli pomogliśmy wam, nie zapomnijcie się oddzięczyć, zostawić lajka pod filmem wraz z komentarzem. Pamiętajcie, że komentarze dużo nam dają. Walczymy z algorytmami YouTube'a, które cały czas ścinają nam zasięgi. Nie wiem czemu, no ale po prostu tak działa YouTube. Jeśli chcielibyście nas wesprzeć, zapraszam do wsparcia poprzez kod Fuzzy Gaming w sklepie całkowicie bezpłatnie albo opcją wsparcia YouTube'a. Tam jest bodajże za jedynego piątaka. A jeśli chcielibyście dołączyć do naszego grona, to zapraszam was również na Discorda. O mój Boże, teraz się wyromał. Na Discorda w Wazilandia, tam będziecie mogli z nami pogadać, pograć. No i również podnieść Frostiego. Ja aż tutaj lecę go podnosić. No i widzimy się. Oh my god. W kolejnych odcinkach. Nie jest tak łatwo, tak? No kurczę, jaki spoceniec, normalnie on takie, patrz jakie on edycje robi. Takie, o. O, 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 o. O mój Boże, on ciebie dobił. Jaki to jest, po co jest? Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Fuzzy Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Fuzzy Gaming w sklepie. Hej!